witam was w kolejnym filmiku, witam was w Holandii. A co ja robię takiego w Holandii? No to w sumie to idę, bo przyjechaliśmy na parking, żeby zaparkować tutaj samochód i musimy zaraz iść na lotnisko. Jesteśmy już na lotnisko, lotnisko jest przede mną. Pan nas przywiózł z takim małym autobusem. No i zbliżamy, zaraz będziemy mieli lot. Ale jeszcze nie wiem o który, chyba coś około możliwe, że 9, coś takiego. Dzisiaj to będzie mój pierwszy lot w życiu, więc ciekawe jak to będzie wyglądało. No to teraz czeka nas rozbieranie się i czekanie w kolejce. Tutaj mamy tablicę, no i my jedziemy, znaczy w sumie to lecimy do Madrytu, więc mamy lot o 9:20. Dobra, teraz będę zaraz GoPro pakować do pudełka. Jak to było w środku? Rozebrałam się po paski, bo musiałam wszystko oddać i w sumie to GoPro się troszeczkę w tym pudełku przewalało, więc w sumie to nie wiem co tam się nagrało w środku. Dobra, teraz przydałoby się ubrać po tej całej odprawie, więc wszystko tutaj położę, zdejmę plecak, no i się ubiorę. Weszliśmy właśnie do Rytualca, tu ładnie pachnie, są różne jakieś perfumy, mamy perfumy z Lacoste. Coca-Cola na lotnisku kosztuje tutaj 2,75 euro. Zobaczcie, tutaj jest woda na lotnisku, taka w sklepie na lotnisku i za dwie trzeba zapłacić aż prawie 5 euro. Holenderskie sery, zobaczmy co tutaj za sery mają. Fajny bucik, zobaczcie, to taki bucik i tutaj w tym buciku są takie cebulki do kwiatków. Mamy opóźnienia, mi za bardzo się nudzi tak czekać, siedzieć. Zaraz będziemy wchodzić do samolotu, już zostało tylko tyle ludzi i lecimy. Lecimy, w sumie to nie jest straszne, bo w środku uszy się zatkały i było w sumie takie plany w hotelze. No i było to aż takie straszne dla mnie i też są dość, no to jest nie tak straszne, bo ja nie mogę to.
cześć pani na lotnisku. W sumie to słabo słyszę, bo trochę mi się uszy zatkały. Żułam gumę, miałam słuchawki, ale to za bardzo mi tak nic nie pomogło. W ogóle lot trwał 2,5 godziny. Na początku mi się trochę bardzo nawet nudziło. Później troszeczkę przysnęłam. No i tak mi właśnie lot minął, a teraz szukamy wyjścia z tego lotniska i idziemy odebrać samochód. Jesteśmy w drodze do domku, zrobiliśmy postój wcześniej, robiliśmy postój w Lidlu, kupiliśmy tam jakieś rzeczy, a teraz przyjechaliśmy na taki postój, gdzie jest jakaś plantacja, jakieś roślinek, nie wiem co to za roślinki, jest tutaj taki kontener z walizkami, więc no tutaj ktoś walizki zgubił, klapka, a tutaj z tej strony nawet szczoteczkę do zębów ktoś zgubił. Dojechaliśmy już do domu, tak wygląda tutaj kuchnia i taki jest nawet widok na różne pola. Tak wygląda tutaj salon, kanapa, dwa fotele, stoliki, tutaj taki wielki stół, nawet komputer jest z drukarką. Za domem mamy tutaj plantację pomidorków, jeszcze pomidory są zielone, ale są i nawet chyba szczypior tutaj jest. Nie, to raczej jest cebula, bo na szczypior to on taki troszeczkę zdechnięty jest. Mamy tutaj też grilla, tutaj takie coś, no i duży basen. O, nawet palmę mamy, no i basen. W sumie to nie jest za duży, ale przynajmniej jest. Znalazłam szybko oliwkowe, zobaczcie ile tutaj jest oliwek. Tutaj gdzie mieszkamy jest tak w ogóle bardzo dużo górek i ciężko się po nich wchodzi. Ja to już trochę powchodziłam po tych górkach i już ledwo w ogóle chodzę, ale teraz dobrze się schodzę z górki. W ogóle tutaj zauważyłam, że Hiszpanie niezbyt gadają po angielsku, więc w sumie to tak jak Cejrowski powiedział, najlepiej dogadywać się każdy w swoim języku, czyli ja bym po polsku, on po hiszpańsku. No i jakoś może się dogadamy. W ogóle dzisiaj to tylko zostało nam zwiedzanie tej wioski, bo cały dzień pada, akurat teraz przystało, ale chmury są no niezbyt za dobre. Wygląda jakby zaraz miało padać. Pokażę wam, jak wyglądają chmury, więc...
Zjadą ciasteczka z Nutellą. Tak one wyglądają i w ogóle one tutaj kosztują 3,79 euro. Hiszpanii taki przysmak ziemniaczany, to jest taka jakby babka ziemniaczana, no i ona tutaj w Lidlu kosztuje 2,11 euro. Jestem już na lotnisku i trzeba już wracać. O 6 mamy lot, jest coś około chyba 4 rano, więc jeszcze troszeczkę musimy odczekać. Jak widzicie, wróciłam już do domu z lotniska, bo mnie to przy lądowaniu troszeczkę mnie uszy bolały. Teraz czuję, jak mam zatkane ucho. Mam nadzieję, że szybko mi to przejdzie, bo to nie jest za fajne uczucie mieć zatkane ucho. No i co, w Hiszpanii było dobrze, Hiszpanie też byli mili. No ale dzisiaj zakończę tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie koniecznie tu.